co my tu mamy? Co tu się działo? Explore play. Jest jakiś draft, widzę. Co za hipopotamy? A Magnusy 2. Ale ja chyba nie chcę tego draftu. Ja to nie mój. Tylko skanceluję. Ja lubię draftować karty. Dobra, co tam czaty? Jak ja pięknie śpiewam, no raczej. Raczej, że tak, drafcik, let's go. O, Magnus, a propos. Magnus całkiem dobry hero, tak coś słyszałem. Toż kojarzę. A poza tym, co my mamy? Dimension Portal, bardzo fajny Heroes. Boże, bardzo fajna karta. Goldmine, bardzo fajna karta. Thunder Hide Pack, bardzo fajna karta. Discaple of Nevermore, też bardzo fajna karta. Jest trochę fajnych kart. Cześć. Czy jakiś HS później? Czy Hearthstone? Raczej wątpię. Raczej synu wątpię. Po co grać Hearthstone'a przed dodatkiem? Nic się nie dzieje. A więc... no raczej tak średnio. Ma to sens. A co my chcemy? Na pewno Dimension Portal, bo lubię niebieski. Z czarnych wolę osobiście Goldmina, bardziej użyteczne. A z zielonych może być to. Czarny, zielony. Dobra, niech będzie tak. Storm Spirit, nic ciekawego. Vandal jest ok, to jest ok, Sucker Punch jest ok, powiedzmy. To jest takie sobie, to jest spoko, to bierzemy. I tego nie bierzemy, bierzemy Vandala czy Clear the Deck. Czy to jest też spoko? Plus Align, Modify Ally in that line with two... Trihold. Niech to będzie jak mnie, a spoko. Ogólnie rzecz biorąc spoko. Dobra, weźmiemy tak. No ta zielona karteczka jest bardzo dobra. A Foresight też jest bardzo dobry. Creeper. Może być. To jest słabe. Payday jest ok. I to jest słabe. I to my też nie są najlepsze. Czy na artefakta taka zostanie? Nie wydaje ci się, że jest w tym pytaniu taka ciutka, jakby to powiedzieć, ciutka przewidywania przyszłości? Na przykład, skąd raz ten cholerek ktoś ma wiedzieć? Nie masz takiego wrażenia, że coś takiego może się tam pojawić? Dobra, weźmiemy Paydaya. To na pewno. A poza Paydayem... No, chyba jeden. Ten klip. Timber Soul. No nie, jest taki super wybitny minion dalej. Ale tu nic nie ma. Totalnie tu nic nie ma. Bo ty mądry. Aha. Dobra. To tak, taka zostanie. Nic się nie zmieni. Możesz kupować od razu. No nic tu nie ma, nie mogę to wziąć i to wziąć. Alix, to jest słaby Heroes. I Timberek. Trudno się mówi. Cześć, Matw. Sorlakan. No nic specjalnego to nie jest, żeby brać od razu. Damage do wszystkich towerów nie bardzo. Altar of the Mad Moon też nie bardzo. To może być. Slay może być. No nie ma tutaj niczego za specjalnie ciekawego. Te dwie karty są jeszcze zjadliwe. Sorlakan nie jest za specjalnie super dobra.
New Order też nie, to też nie. No to jeszcze teoretycznie może być, ale wydaje mi się, że to i to jest lepsze. To średnie, to średnie. To jeszcze jest ok. To średnie. I te itemki też średnie. To jest Siege w tej grze. Mamy gdzieś Siege może? Nie mamy. Siege to jest. Jak jednostki są walczą, to zadają sobie obrażenia, a jak jednostka, jedna z tych dwóch ma Siege'a, to jeszcze zadaje x obrażeń wieży, a x obrażeń to jest właśnie ten Siege. Więc takie jakby, nie wiem... Czyli na Hearthstone'owi nie da się tego za bardzo chyba przetłumaczyć, jeżeli dobrze kojarzę. Ale no takie... przebijanie przez... przez kreatury, coś w tym stylu. O, coś w tym stylu. Tak myślę. Dobra, anyway, to bierzemy. Taki trample trochę, tak. I na magicowy, na przełożenie na magicowy to tak. To taki poniekąd trample. Dobra, mamy Svena, aczkolwiek... chociaż nie, w sumie co ja tutaj mam? Zobaczmy. Weźmy sobie... jak to się robi? Aha, to się... aha. Sucker Punch, Diminishing Portal, Foresight, Gold Mine, Slay, Damage. A tutaj był ten wariat. Okej, okay. Mamy takiego wszystkiego po trochu w sumie. Sven, no nie jest najgorszą jednostką na pewno, nawet można powiedzieć, że jest całkiem niezłą jednostką. Co my tutaj jeszcze mamy? Cold Reserves nie jest jakiś super, a chociaż też nie jest takie złe. Niby jak patrzyłem się na tier listach, to nie było wysoko. Aczkolwiek moim zdaniem nie jest takie tragiczne. Po tych kilku dniach myślę, że ta karcienka się przyjmie, mimo że jest płatna w Polsce? Nie, dalej uważam, że się nie przyjmie. Patrząc na to, co ludzie piszą na czacie, to jestem nawet pewien, że nie przyjmie. Czasem można dostać wylewu. Selemenes Favor też jest ok. To jest dobre i Selemenes Favor. Ale Svena? Nie będziemy brali Svena. Nie jest aż tak dobry hero, żeby ten... znaczy nie jest zły, ale nie będziemy go brali w drugim piku. Imo. Weźmiemy raczej tak. Au. A-u, a-u. Już trochę... grałeś trochę w Artifacta i jak potrzebujesz danie przed rozpoczęcia, że gra bardzo dobra? Znaczy... podtrzymuję zdanie z czegoś tam, że gra bardzo dobrze. Nie wiem, kiedy miałem takie zdanie, szczerze powiedziawszy. Natomiast... tak! To jest świetna karcianka, moim zdaniem. Ma... znaczy, jeżeli patrzymy na samą karciankę, bez ekonomii i tak dalej, to jest moim zdaniem świetna, zbalansowana i dynamiczna i ciekawa karcianka i wciągająca. Jeżeli patrzymy na całą grę, ma problemy z ekonomią, nie jest to coś, gdzie pograć chce za darmo i nigdy nie będziesz musiał nic pieniędzy wkładować, ale z drugiej strony też będziesz mógł zarobić. Natomiast ogólnie gra jest super, no mi się mega podoba. Co robisz, Siege? Przed chwilą tłumaczyłem. Nawet wiem, ty mnie nie minęły. Czy jakieś mówią, kiedy dzisiaj będzie? Nie, chyba nie będzie. Jutro będzie, znaczy nie, dzisiaj na pewno nie będzie, jutro na pewno będzie, o może tak. To jest za drogie, to jest za słabe, Tate Hunter jest za słaby. I gówno tu jest. Modify a black hero with after you play black card, this hero and... to w sumie może nie być takie głupie. Nie wiem dlaczego unikam tego zawsze, a wydaje się być nie najgorszym. Będzie takie. Albo takie. Weźmiemy dwa rary. Bloodseeker to słaby. No to jest wszystko słabe. To może być jeszcze. Tower balażnik, unique plan jest ok. A, tu each enemy, dobra, to jest spoko. Pamiętasz jak się najebałeś i rozwaliłeś krzesło? Nie, ale pamiętam jak kiedyś udawałem pijanego i się wróciłem na krzesełku i wszyscy myślałem, że byłem wtedy pijany. A szczególnie 12-letnie dzieci. No ale cóż,
Nic na to nie poradzę. I do tego krzesła nie rozwaliłem. A, muzyka się nakłada już. Przez sekundę przyszedłem. Siege to jest takie, że zadaje siege damage, jak jednostka go blokuje. Trend Protector. Trend Protector jest dobrą jednostką i w takim wypadku szlibyśmy w zielony. A tu mamy nie najgorsze karty. Jak wiemy tego Trend Protectora? Myślę, że możemy go wziąć. I w takim wypadku wzięlibyśmy też kolejną zieloną kartę w tym piku. Albo tego ziomka, albo to. Myślę, że to mogło być całkiem niezłe. Więc zrobimy tak. Kleryk jest ok, to jest słabe, Pigafight jest słaby. Rebel jest ok, Dimension Portal jest super mocny. Deal to damage to each enemy creep. Nie, to self-cleric. Self-cleric wydaje się być bardziej użytecznym. Mamy tak. No chyba będziemy chcieli spleczować niebieski w takim wypadku. Mamy trochę niebieskich dobrych kart. Rebel jest ok. Elena jest taka sobie, to jest dosyć dobre. To jest średnie boginie od creepów tych bazowych. No weźmiemy w ten sposób, tak myślę. Liona nie możemy wziąć tak czy szak. To jest karta raczej słaba. No to wszystko jest słabe. Ten młotek mogę ewentualnie wziąć i tam. Może te New Ordersy się non-stop pojawiają. Te karty jest za dużo, zdecydowanie. Ja na sobie ją widzę. To i joke. Give a unit in any lane free armor until end of combat phase, dobra. Jakieś tam itemki. Ostatnio mówiłeś, że z każdego pakietu można wybrać tylko jednego Heroesa, a co jeżeli nie wybierzemy żadnego? Nie możemy, bo ostatnie dwie karty to zawsze będzie Heroes. Jeżeli nie wybierzesz przez cały pakiet Heroesa, to ostatnich dwóch kartach na pewno będziesz miał Heroesa. Poplar, no nie wiem czy dobry, w każdym razie mi dobrze szło. Tym Even Warlockiem. Dobra, mamy drugiego Trend Protectora, to jest dosyć dobry hirosek. Z tego co mi wiadomo i z tego co widzę. Więc chętnie bym go piknął. Mamy jeszcze Slaya, mamy to. Mamy Ganka, ale nie mam żadnego czarnego hirosa. Mamy Intimidation. Więc mamy w sumie 4 karty. Nie, 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jeszcze to? Nie, to jest słabe. I teraz tak, co my chcemy tutaj pikować? Wyrzuć mi słabe karty. New Orders są słabe. Creeper to, Cunning Plan, Boeing Time, co to było? No nie chcemy tego, Tower Barrage jest jak najbardziej, Dimension Foresight, Disciple or Nevermore, Goldbind, Slayko, Auditional Attack. Juki są takie se, ale niech zostaną. To może zostać. Itemy są whatever. A więc kart czerwonych mam 3, tych mam 6, tych mam 5. Więc czerwony raczej odpada. No, na logikę, no to jak idziemy w dwa zielone Heroesy, a idziemy, plus jeszcze mamy tego, który też nie jest taki zły. Że nie jesteś jakiś dobry. Pure opponent, give the armor and... No to tak, bo nie wiem czy pójdę w niebieskie, czy w czarne, czy pójdę w to i w to. Więc weźmiemy pod tego zielonego, jak bierzemy drugiego zielonego Heroesa. Bigowanie Heroesa na pierwszym tym nie jest jakieś super rozważne, ale jeżeli to jest dobry Heroes, to ja nie widzę nic złego w tym. Bo później wam się trafiają kiepsy, a Trident Protector wydaje się być całkiem spoko. Dobra, tutaj mamy to, ale tego nie chcemy. Możemy wziąć takie, ale to będzie trzecie, a my to raczej będziemy splaszować ten niebieski. Tak myślę, przynajmniej na chwilę obecną. Czerwone odrzucamy w ogóle. Z zielonego mamy takiego, którego byśmy mogli chcieć. I jeszcze ten młotek jest, który jest całkiem niezły. Ale weźmiemy w ten sposób. Zobaczymy. Może zagramy dwa zielone, dwa niebieskie. Może jakoś się uda tak zebrać. Kleryk jest ok, Cunning Plan jest ok, ale to jest karta na pewno nie do pikowania.
Darkseer też był w sumie chyba ok. W sumie nie, ten IR. Znaczy nie, to jest Modify, a to może nie byłoby złe. Czerwone odrzucamy, Jug jest słaby, Unique Plan mógłby być, ale póki co to ja nie mam żadnego niebieskiego Heroesa, więc nie będę przesadzał z tymi niebieskimi kartami, weźmiemy tak. Keep Fires bardzo dobry, Murder Plot może być, to może być, nie, możemy wziąć tak, niech będzie. Modify a unit and its alliance neighbors. Aha, a to strasznie drogie jest. To jeszcze wyjdzie i to idzie. I tu jakiś krab. Whatever. I ostatni pakiet. Venomancer. No nie jest taki super dobry heroes. I raczej go nie chcemy w pierwszym piku pikować. Raczej chcemy go ewentualnie w ostatnim piku pikować. Dobrze, myślę, że w premiera środa 18, nie wiem, nie mam pojęcia. W sensie znaku Blacka, że ta gra jest tylko dla tryhardów, a zwykłego casuala się tutaj nie odnajdzie. Uważam, że jest mocno przesadzone, natomiast faktycznie nie jest to na pewno gra dla casualowego Stasia, który gra dwie gry w niedzielę o 15. Nie wydaje mi się, żeby osoba, która podchodzi... Wydaje mi się, że jest to gra stworzona dla osób, które chcą się nauczyć tej gry i chcą się nauczyć w nią grać. A nie dla kogoś, kto chce sobie kliknąć tam parę razy gdzieś tam. Tu nic nie ma. Totalnie pusty pakiet. Book of Death, Canfall Plate. Nie wiem, mogę wziąć to i to. Nie chcę tego Venomancera. Nie podoba mi się. Zielo... Uuuu! Emissary of the Quorum, czy jak to się tam nazywa, mega mocna karta. To na pewno bierzemy. Biorąc pod uwagę... Kurde, nie wiem, czy nie powinienem iść faktycznie w te zielone, raczej w te czerwone. Cleric. Że nie mam z tych czerwonych kart w sumie nic, no z tych miałem lepsze opcje. A mamy jakąś debi, mamy jak, jeszcze pikniemy jakiegoś Zeusa i będzie spoko. No weźmiemy zielone, potrzebujemy zielonych. To może być, to może być. Crystal Maiden. Facebook, kurde, ryzykujemy, czy bierzemy, ale Crystal Maiden to jest jeden z najgorszych heroesów. Może by się nawet nie najgorzej nim grało. Szczerze powiedziawszy. Nie, dobra. Damy radę. Też nie wiem, po co mi tyle tych itemów. No i... No, zdecydowanie powinienem mieć w takim wypadku czerwone. No nie poszedłem. To trudno. Trudno się mówi. Jakiej cenie będą chodziły karcioszki? Od 3 centów wzwyż. Main deck. Cost by color. Juke. Blessing. Decoy. Takie 3. And Rebellion. Clericów 3. Proszę. Takie, takie i takie. I mamy 12 kart. No nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Przecież to jakby było... No nie, może jest tragedia. Jakby tych kart było 15, byłoby trochę lepiej. Sucker Punch, Creeping... W takim układzie... Zastanówmy się, tutaj co mamy? Co mamy, co chcemy grać? Zespeszujemy... Nie, może nawet Juka wyrzucę. Mamy draw, mamy portale.
Nagramy tak, nie ma nawet takiej tragedii. Mamy 9 niebieskich, 9 czarnych. Czyli ten... Jak myślę, że na jednego Hirosa 7 jest ok kart, bo 3 jest jak Hirosa i 4 dodatkowe. Ale 9 też chyba nie będzie tragedii. I 3 zielonych Hirosów i 22 karty do nich. Daje mi się spoko. To na pewno tak, a... No tutaj możemy tak to zostawić. No jest to na pewno super opcja, bo przydałoby się na pewno więcej zielonych kart, mniej tych właśnie niebieskich i czarnych. One mają problem właśnie ze zdecydowaniem się na te kolory i to już się trzeci raz tak kończy w głupkowaty sposób. A to na pewno... No i też ten czerwony... Znaczy trochę niefarta mieliśmy, że czerwonych Hirosów nam podrzucało, a nie podrzucało nam w ogóle innych kolorów. Czyli tego niebieskiego albo czarnego. To już się trudno mówi. Czy teoretycznie tutaj miałem do tego Venomancera i Crystal Maiden i mogłem to piknąć, ale to też nie było jakieś super wyjątkowo dobre. Ale wydaje mi się, że nie ma tragedii. Znaczy to nie jest to raczej tak superancki, ale zły też imo nie jest. Dobra, weźmiemy to, tego nie chcemy. Muszkiet chcemy, bo lubimy. Te brońki chcemy, buty chcemy. I jeszcze dwa itemy chcemy. To i to. 3 do zdrowia, 4 do zdrowia, 5 do zdrowia. Raz, dwa, trzy, 4 do ataku. Dobra, może być. Chyba, że Trin Protektora wrzucę na początek. No bo dobra, niech będzie tak. No nawet tak. Trin Protector daje armor na starcie i to tam powiedzmy w early game coś tam robi. Jak myślę. Dobra, jak macie jakieś pytania, to możemy teraz czytać. Jak to jest z tymi Hirosami? Mamy 5 pakietów, czyli możemy wybrać 5 Hirosów. Czemu na koniec masz do wyboru więcej? Bo w każdym drafcie masz kilka podstawowych kart. W każdym drafcie... Czekaj. Mogę? Mogę. Tak, żeby ci kart nie brakło, to w każdym drafcie dostajesz 3 podstawowych Hirosów każdego koloru, czyli Farfax, Debbie, Jay, May and Beef. Dostajesz 3 kopie tych Hirosów podstawowych i dostajesz 3 kopie podstawowych itemów jak Letter Armor, Swordsword i Traveler's Cloak. I to zawsze masz tak jakby bazowo do draftu. Możesz tego używać. Jakbyś wydraftował gównianych Hirosów albo za mało itemu albo coś tam innego. Czy wiesz, że na górze pod ilością itemów masz dopisane ile masz itemów do każdej kategorii? Wiem. Jak się gierka podoba? Dla mnie jest basyczna. Cześć, Ros. Szkoda jak na faktycznie, no nie jest to na pewno gra dla... Czarna, będziemy 4 kolory? Na pewno nie jest to gra dla... Nie, inaczej w sumie. Na pewno nie jest to tak casualowa gra jak Hearthstone. O! To pasuje. To pasuje nam do tego stwierdzenia. Okej. Okay. Zagramy to tak po prostu, żeby nie tracić many. Tym bardziej, że w następnej turze mamy co grać. Na tej linii przynajmniej. Jaka opinia? Dla mnie osobiście mega ciężko to oglądać, fajerwerki porównywalne do Gwenta. Nie wiem, stary, co ty napisałeś, nie mam do tego pojęcia. Dla mnie tą grę się łatwo ogląda. Odkąd gra tam jest w becie i tak dalej, to temat tego, czy łatwo, czy niełatwo się ogląda tą grę, był poruszony nieraz. I specjalnie siedziałem i oglądałem tą gierkę i dla mnie oglądanie tej gierki nie stanowi żadnego problemu. Jest wręcz łatwe. Mogłem pójść tutaj. Ale on i tak zginie, nie co ja kupiłem. Kupiłem takie. Dam mu plus 4, będzie miał 5. Nie, i tak umiera.
Tak, więc pójdę tutaj, żeby nie dostawać linii bez Hirosa. Co robi ulti trend protektora? Nie wiem, co to jest ulti. Jeżeli chodzi ci o signature kartę, to to jest to. Za 4 many 2-6 daje wieży plus 1 do many. Myślę, że lepiej się będzie oglądać, jak ktoś zagra sam. No tak, no, znaczy ja uważam, że nie ma czegoś takiego, że można jakąś grę oglądać nie grając nią i nie znając jej i cieszyć się z oglądania tej gry. I fakt faktem, ja od samego początku wiem, o co w tej grze chodzi i wiem, powiedzmy, że... Zrobimy tak, żeby go zabić w ten sposób. Ja wiem, o co w tej grze chodzi i tak dalej i mi się to łatwo oglądało. No, ktoś kto może... Ktoś kto... Tutaj nie zagram tego, bo jedyne miejsce, gdzie mogę zagrać, to pod niego i on go zabija, więc bez... Chociaż... Nie, no, bez sensu dalej. Perfect. No nie. No, ja ten... No, po prostu znałem zasady i tak dalej. Dla mnie to było proste. Dla kogoś, kto nie oglądał nigdy, to może być trudne. No, ale no to wystarczy poglądać trochę, no. I się dąży zasad. A tu nic nie mam do zrobienia interesującego. Wystarczy podstawy załapać, jest spoko do oglądania. No nie wiem, no ja mówię z perspektywy swojej, no. Mam też zdanie, że ludzie lubią przesadzać i narzekać na siłę. O, to doświadczenie, wiem. Więc też uważam, że część tego narzekania, no to jak to się ogląda, to przesadzanie. Na siłę. To niestety, znaczy to niby daje 2 do ataku i 1 do armora, ale nie daje temu, więc nie zabije tego, więc nie ma sensu się tutaj pakować. Mamy 7 golda. Heal. Nie bardzo. No weźmiemy buty. Daj. W życiu HS-a nie grałem, a ciebie oglądam się przyjemnie. No tak, no bo jak dłużej poglądasz, to pewnie będzie się oglądało przyjemnie. Myślę. Tego zagramy tu na pewno. Double gold i 3 damage'u. Dobra, albo zabije tego gościa, albo stanie obok. Znaczy on może jeszcze uciec, bo ma face buty. A nie, nie może, bo tu nie ma się z kim słapnąć. Okej. Zobaczymy, będziemy kombinować. No w sumie jeszcze mogę zagrać w sumie buty na nią i w ten sposób go zabiję. Okej. Okay. No to tutaj gramy buty na nią i zabijamy typa i sami przeżywamy. Zobaczymy, czy on to zrobi. Tylko błaga mnie Enough Magic, co? Oho. Czyli chcesz mi powiedzieć, że moja jednostka umiera na stówkę? Nie, nie umiera. I teraz przeżywa. Słucham. Naleźniki. Dziękuję. Co zrobił? Nic nie zrobił. My sobie zagramy jeszcze drzewo tutaj. Będziemy mieli dodatkową manę na następną turę. W sumie na tą też. Nie. Tak? Nie? Tak? Tak, na tą też.
By the time they know what to do, it'll be too late. Oh, fuck. To nie jest dobre. Mottingera? I bring wisdom and power. Tak, zaraz tak gram. Tego nie rozumiem. Ziomek ma 9 damage, no 100 razy daje 11. A teraz? I control this battlefield. Dobre karty. No nic tutaj nie ma sensu. Mogę rzucić buffa, ale nie zabijam wtedy tego. Ubijam creepa. To w sumie nie jest takie głupie. Nabicie tego creepa. Ale nie, nie będziemy tak robić. A tu zniknął, bo on ma pasywkę. Move another ally to another line, tak by the way. Zrobimy tak. Zabijamy creepa i ten przeżywa. Małe, bo małe, ale spell też mały. Karol, że 280 jest? Czy 288? 280 albo... 280 albo trochę więcej. Voltnik, pewnie tak. Ale nie wiem, na 100%. Weźmiemy healki. Healki zawsze na propsie. Co my chcemy tutaj robić? Tu dostajemy w dupę od tego dosyć mocno. Tutaj wygrywamy linię, więc nie ma sensu tam iść. Teoretycznie mogę tą odpuścić. Dobra, walczmy o pierwszą i o trzecią. Bo ja tak zawsze idę w trzy linie, to jest bez sensu chyba. Tą drugą to odpuszczę po prostu. You're outmatched, plain and simple. Ażeś kurwa, naprawdę. No nie zabiję, no. Delightful.
No nie, zrobiłem go. Myślałem, że się wyblinkuje stąd. Nalajcie. Dobra, to jest mój last stand. To jest moja obrona na tą linię. Do końca gry. I don't need a knife to kill you. Tu ręci. Tutaj? Naprawdę? Powiem. Telo pozabijane. Tu jest? A, Tinker. Ale może jakby balek to dorzucimy. Tak, mogę jeszcze creepa. Nie ma problemu, brochu. Pasuje. Nie mam za bardzo co rzucać na siłę kart. A inicjatywa na pierwszej linii może być potrzebna. Dostałem dobre naleśniki? Nie, to drzewo zakosiło mu broń. Darkseer. Jak będzie? Okej, 6 golda. A, i będzie broń. To artefakt będzie po polsku, chyba tak. Ale muszę przyznać, że ogólnie rozumiem potrzebę posiadania polskiej wersji gry w wielu przypadkach. No bo na przykład tam jest fabuła i dialogi i w ogóle coś tam i tak dalej. Ale tylu pytań o to, czy artefakt będzie po polsku, żebym się chyba nie spodziewał. To jest karcianka. Seconds remaining. Five seconds remaining. Three, two. Trochę chyba na siłę postawiłem ją na tej linii, no ale niech będzie. Zobaczymy, co nam to da. I have foreseen
No bierzmy sobie kartę na chillku. Użyjmy sobie tego też na chillku. Plus 2, plus 2 razy 6. Może być. Not bad. No i niestety musimy poświęcić trzon protektora. Ale ogólnie myślę, że mamy tutaj całkiem sporą przewagę. Co możemy tutaj zrobić? Czy ona właśnie spytała jego, czy on kupi jej drinka, a ona zabije Maziego dla niego? Czy mi się coś kurwa przesłyszało? Lul. March. O Boże, naprawdę dwa? Ja tu dostanę niezłą w piz... dupę. O, w kupę. Oh my god, niedobrze. Nie podoba mi się to, co się tam stanie. I'll get their attention. Bye bye. If I'm lucky, I'll survive this. Siema. To get back to work. O, to dupa. To trochę dupcią. This isn't over yet. I am stronger now. Zabijemy się jego. No i tyle. Widziałeś, że będzie streamował Hearthstone i Artifacta? Tak. Planuję grać w obydwie gry jednocześnie. Kappa. Kappa Caperoni. No stań se dnie tu. Mało istotne. Armed Rebellion. Boże, zapomniałem w ogóle, że to modyfikuje na stałe, a nie na jedną turę. Oh my god. Skleroza. I mu wraca teraz jeden Heroes. Ile mam golda? Kupię to tylko. No dobra, no tam ostatnią nie myślę, że mamy wygraną, więc ciśniemy tą pierwszą. Chociaż nie do końca jestem przekonany, że to był dobry pomysł, jak sobie właśnie przypomniałem, co się będzie działo. No ale mamy ją, więc może jakoś damy radę? Bo to będzie ciutkę bolesne. Ow. But it was not enough. No właśnie. No, no zostało na jedynce życia. To nieźle. To nieźle. No i co tam z Sachą? Robisz. Dlaczego niektórzy heroesi posiadają kolce wokół siebie? Już ci mówię. Dlatego, że mają coś, co się nazywa Retaliatory, coś tam, to działa jak ciernie, czy jak kolce.
W sensie jak ktoś niego atakuje, to dostaje tam 3 damage w tym akurat, o konkretnym przypadku. You're about to have a real bad day. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze. A, brakuje mi tak dzisiaj jednego. Jednak nie brakuje mi jednego. The quorum has decided to intervene. No. I wierzę, mamy spróbowane. Patrzył ktoś, czy w grę będzie warto grać, kupując tylko podstawkę. Zastanawiam się nad kupem, ale nie chciałbym grać, jeżeli okazałoby się, że po prostu nie da się zadowolić później. Ale co chcesz grać? To jest istotne. Co chcesz robić? Jakie chcesz mieć aktywności? Just what I needed. Easy peasy, lemon. Lemon peasy. Nie, to taka że Waldorfce nie ma nic. Jest to tylko forma treningu, rozrywki, czy czegokolwiek innego. Chciałem tylko, że grę się kupuje, dostaje ze stanu. Ponoć nie można grać w nieskończoność w trybach, gdzie się płaci tymi tiketami. Nie no, można, jak jesteś dobry. Czy wiesz, no na logikę, no ticket to bilet. Na coś tam. Jak chcesz grać to, no to musisz mieć ten ticket, no więc no chyba na logikę to wychodzi, że nie można grać w kółko nieskończoność tego, prawda? Możesz grać nieskończoność trybów darmowych, za które nie ma nagród, a tryby płatne, za które są nagrody, no nie możesz grać, jak nie masz tiketów. Chyba, że jesteś na tyle dobry, że te 5 tiketów przerobisz na 50 tiketów, a te 50 na 500 tiketów i tak dalej. Takim realnym scenariuszem. O. Fuck you. Takim realnym scenariuszem. O, kto to mówi? Yeah. Takim realnym scenariuszem dla osoby, która chce kupić grę i nie chce wydawać na nią jakoś dużo kasy, a nie jest super, hiper dobra.
Słabo trochę. Takim realnym scenariuszem dla osoby, która chce kupić grę, a nie jest jakaś super, hiper dobra, jest to, że kupuje grę, dostaje coś tam, whatever. Z tego coś tam nie robi nic. Przeznacza z $5 na deck, składa sobie deck za $5. I ma deck, który może sobie klikać za te $5 i darmowe turnieje, drafty i tak dalej. No jak chce coś więcej, no to musi coś tam zainwestować. Znaczy, o ekonomii to ciężko jest gadać do piątku, soboty. Trzeba zobaczyć, po ile karty będą i tak dalej. Bez tego to raczej, no naprawdę, kurwa. Bez tego to raczej ciężko jest w sumie coś sensownego powiedzieć. To było dobre. Ale nie wiedziałem, że ten modify zostanie usunięty. To już nie było dobre. No trudno to jest. Mogę sobie podwoić golda, no to tak średnio trochę. Zabić tego wariata. Zabiję. Rozdanie. Właśnie brakuje trochę 50, bo nie ma takich wysokich stawek w grach, więc bez stron trzecich zajęłoby to tak dużo czasu, że to nie ma sensu. Mam nadzieję, że będzie prędzej czy później tryb za 50 tiketów z prowadzonymi nagrodami. No możliwe, no na początek te stawki to faktycznie nie są jakieś powalające. One faktycznie nie są jakieś powalające na początku, a później no zobaczymy co będzie, nie? Może będą na przykład turnieje 128-osobowe w grze. Chociaż patrzę na to, że oni zrobili te gauntlety, to może ciężko być. Ale nie, w sumie mają coś tam zrobić, że ten custom turnieje będą, więc może im. Że ten, że 128 osób wpłaca tiketa i na przykład za pierwsze miejsce jest więcej niż tam teraz. No, będzie tak. Dupę dostaję, kurwa mać. Dobrze. Właśnie zdałem sobie sprawę, że muszę blokować rynek Steama. Ja właśnie nie wiem, czy ten... Czy w przypadku artefakta nie będzie to jakieś prostsze. Jakie będą ceny kart na rynku za jakieś lepsze karty, jak na przykład Axe? Ale kart typu Axe raczej nie ma zbyt wiele. Chociaż nie no, może PPS. To umiera, to umiera, wszystko umiera. No za Axe to akurat może być sporo, naprawdę. Oh shit. No nie, tej gry to my nie wygramy, no nie ma bata. No dajmy sobie manę. Bo z domu nie wygram. Raczej. To mi nie raczej wygram. One dwie pozostałe. Ciężko to widzę. Zaoszczędzimy golda i... A Boże, czemu? No to było bez sensu.
Dobra, spróbujmy tutaj. Zapomniałem, że ja czarnego Hirosa mam martwego, więc tak pójdę, ja nie zagram. A to może w następnej turze. Prawą linię mam wygraną, muszę ogarnąć tą pierwszą. To jeszcze jest do zrobienia. O, portal. Mam 6 many. Kurwa, naprawdę. On rzucił tamta i wszystko, co było tutaj, zaatakowało to. Czyli ten przeżywa bez problemu i ten jest problem. Ten przeżywa bez problemu i to jest problem. No właśnie. Dobra, ciepniemy sobie klołka na niego, żeby nie zginął. A bo to daje wszystkim Hirosom kliwa, to moim też. Spoko. Tylko że on już żyje, to nie spoko. My jaws grow stronger. Mhm. A, no tak. Dobra. Się zamotałem. Musimy mieć inicjatywę na następną turę. Dobra, więc tutaj nic nie robimy. Double gold. 15 miał. Okej. Muszę mieć inicjatywę na następną turę i wtedy rzucimy sobie no S3D. To ma w coś tam. No pas. Coś jeszcze gośka? A teraz co zrzucę, to on będzie miał inicjatywę i tego nie chcemy. Można by rzucić to tutaj też, to nie byłoby głupie. Zmodyfikować ich plus 3 do życia. Z tej many, którą mamy tutaj w tej turze. Ale istotniejszym elementem dla mnie będzie zabicie tego, żeby on nie rzucił jakiegoś tego... Flary, czy jak to się tam nazywa. Albo jakiejś innej obszarówki. A tutaj to nie ma sensu nic robić, bo to mnie nie tak spuszujemy. On ma jednego Hirosa, nawet jak wystawi tego Hirosa tutaj, to whatever. Michale? Weno, spasuj. Pierwszy dzień to pewnie ceny będą zabójcze za te rzadkie karty. Czy ja wiem? Mógłbym pooszczędzać, żeby podwoić tego golda i tak to nie rzucę tego w tej turze, więc chwalić. Czy ja wiem, czy będą te ceny aż takie gigantyczne? Dobra, zabijamy tego niebieskiego. Czerwone nie mają jakichś obszarówek, a on tak ma dwóch czerwonych. Więc tak będzie mógł rzucić. Co tam będzie chciał, więc pozbądźmy się tego. No na priorytecie. Wszyscy nasi mają kliwa, bo dał nam kliwa, więc zrobimy tutaj niezłą siekę. I to w sumie dobrze. A co do ceny, to wydaje mi się, że raczej w pierwszy dzień to ludzie będą wystawiać te karty niż je kupować, w związku z czym cena raczej będzie drastycznie maleć niż rosnąć. Zresztą, poza paroma rzadkimi rarami, znaczy dobrymi rarami,
to wydaje mi się, że większość kart naprawdę będzie w cenach pod tytułem masz te karty za darmo. Ready to lead. That is bad. No dobra, trudno się mówi. Tym bardziej, że na przykład niby ten Axe jest taki hype'owany, że to mocno dobra karta. A parę tam osób na Reddicie pisało, że zrobiło deck bez tego Axe'a i ten deck też działał. Myślę, że nie problemem będzie go zastąpić czymś innym. W jakimś tam mniejszym lub większym stopniu, no wiadomo. Wybiorę sobie kartę. Poświęcimy tego minionka. Nie będziemy Heroesa poświęcać. Robisz coś jeszcze? No, nie. Do duped, tak zwane. A mu Sworda, żeby więcej damage'u zadał. No, nic niepotrzebne. Nic nie możemy zrobić. Może być efekt, jak przynajmniej się skrzynce w TS-ie. No. Mam pytanie, które mi bardzo pomoże. Ja ze Śląska. Polecam swoje krzesełko. Ziomek, to jest naprawdę, uwierz mi, krzesełko takie każde jak inne. Jak każdy inny chiński krab, który jest sprzedawany jako gaming fotel. Ten się nie różni niczym wyjątkowym na tle innych chińskich krapów, które są sprzedawane w Polsce. Więc polecam je tak samo jak każde inne. Jak się nazywa ta stronka, nie można sprawdzić statystyki oglądalności, ale czego? Twitcha? Czy my to chcemy naszować, pushować? Nie ma sensu. Twitcha Sully Gnome. Gnome. O, muszkiet jest very fucking noise. Tak moich. No. Dobra, weźmy. Zawsze jakiś damage. Dobra, on pierwszy. Zobaczmy, co zrobi.
Jak na Twitchu to sygnam. Jak gdyby tak pierwszy dzień sprzedać całą kolekcję za 2 tygodnie, kupić ją taniej. A skąd wiesz, co pójdzie do. Znaczy, a skąd wiesz, czy wszystko pójdzie w dół? Wiesz, może być. Choose an ally. Dobra, co on zrobił? Tak, zaatakował. Grajmy ją. A może być tak, że na przykład... Ty to sprzeda... Może być to tak, że na przykład Axe. Axe jest najbardziej nahypowaną kartą chyba w tym momencie w artefakcie. Nie wiem, Kryparian podobno stwierdził, że on kupuje tych Axe'ów wszystkich, którzy będą. I może być tak, że... Wszyscy się rzucą na Axe'y, zaczną je skupować. Ale ludzie, czając... O Boże, kurde, dupę jeba na macie. Ludzie, wiedząc o tym, nie będą ich wystawiać. I oni sobie kupią tylko ileś tam tych Axe'ów, nie wszystkich. Na pewno. I cena pójdzie do góry i ktoś się tam powystawia i cena nagle spadnie w dół, bo wszyscy zaczną to wystawiać. Masowo. A może być jakiś tam, nie wiem, uncommon, który będzie po 5 centów, ale ludzie będą chcieli go bardzo, bo nie będzie, nie wiem, wypadał, czy będzie grywalny, czy coś tam innego. I ludzie się na tego uncommona mogą rzucić, nie? Czy coś tam. Także takie przykłady z dupy podaję, bez jakiegoś głębszego zastanowienia, jak coś. Więc... Nie uważam, żeby ani kupowanie kart było dobrym pomysłem, ani jakieś super mocno sprzedawanie tych kart. Wiadomo, że jeżeli ja na przykład otworzę paczkę i z tej paczki pojedzie karta za... Dajmy na to 10 dolarów, to chuj, sprzedaję, kupuję 5 paczek, nie? No bo to jest w miarę, powiedzmy, że logiczne, no. Chociaż może nie do końca. No sprzedaję, nie? Licząc się z tym, że może pójść drożej, wyżej, taniej i tak dalej. Natomiast robienie jakichś takich tych założeń, że kupię 50 pakietów, sprzedam wszystko i coś tam, to dajcie sobie spokój. Naprawdę, bo to raczej nigdy nie wychodzi, tak jakby się chciało. Więc sugeruję tam nie cudować za bardzo. Bo się na tym przejedziecie jak Zabłocki na mydle. Przyszłowiowym. Krip też mówił, że zrobi tak na sobie kartach i powygrywa nimi, żeby ludzie chcieli też taki zrobić i wtedy posprzedaje wszystkie kopie tych kart. Tak, to jest ogólnie manipulowanie rynkiem, które może być w artefakcie bardzo, bardzo... bardzo niemocne, bardzo nieistotne, bardzo... Nazwijmy to interesujące, nie wiem, brakuje mi słowa, przepraszam. No bo streamerzy mają w tym momencie taką moc... Streamerzy mają w tym momencie taką moc... sterowania ludźmi, że manipulowanie widzami do tego, żeby coś kupowali albo sprzedawali na Steam Markecie, może być naprawdę bardzo proste i bardzo mocno taki streamer, który będzie wiedział, albo streamer, albo streamerzy, który będzie wiedział, o co kaman, może namieszać w grze, czy zarobić, czy pomieszać w markecie, cokolwiek innego. Manipuluj mną, senseju, senpaju. Miej się. Nie do końca się zgodzę, w FIFA zarabia się tak od lat. Tak, porównuj FIFA, w której, jak mówisz, zarabia się tak od lat, do pierwszego dnia w artefakcie. To jest sensowne. Całkowicie się z tym zgadzam. Co on zrobił? 15 seconds remaining. This could get messy.
Trochę się stykam, więc zrobię tak. Dlaczego mi zabiję tego zielonego? Można grać Keeper Drafty, draftować tylko najdroższe karty, potem je sprzedać, kupić tikety i pakiety i tak cały czas. I myślisz, że tylko ty na to wpadłeś? I że nikt inny tak nie zrobi? A jeżeli ludzie będą tak robić, to myślisz, że to się będzie opłacało? To die for what I believe. Are you? Okay, I'm gonna attack. I hope this works. Wykres zaznaczony viewer ratio. Daj screenshota tego miejsca, gdzie jest ten wykres. Co on robi? Keep me safe, old friend. I won't be needed here for long. Kurwa. A Boże, nie spojrzałem na to, ile ja zadaję tej wieży. Tak. Czy jest jakaś metoda, by wyprowadzić pieniądze ze Steama? Jakaś tam jest. Nie znam się na tym za bardzo, ale jakaś tam jest. Pakietów, które dostaniesz na start, będą już kupić od razu kolejne. Jest to, ja to w sumie nic nie planuję. Czyli mam być szczery. Zobaczymy, co się będzie działo. Zobaczymy, jaki będę miał humor, zobaczymy, jakie będą ceny na rynku. Zobaczymy milion innych rzeczy, ale jeżeli chodzi o planowanie, to... Co nie mam wyjebane. Że powiedziawszy, dobra, dawaj to mnie spuszujmy do wreszcie, kurwa, i skończmy tą grę. Tak, mam filmik z zasadami dzisiaj wrzucony zresztą. Mention portal. Dobre połączenie. Jak mi idzie w artefaktach, spoko.
Pusty, nie mam pojęcia. W porównaniu do DOSa, HS-a, Ginta, do jakiej gry jest najbardziej podobny artefakt? Nie wiem, oceń sam. Głównie liczą się umiejętności. RNG jest śmiesznym często dodatkiem.